The stars are looking down on you and me. Znajdujemy się w dużej auli naszej uczelni, w której odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jest to sprawa, która zrodziła się przy okazji konkursu organizowanego przez Wydział Turystyki, a poświęconego aranżacji stołów bożonarodzeniowych. Jest to piąta edycja już w tej chwili. Mieliśmy już stoły bożonarodzeniowe, stoły wielkanocne. Oprócz studentów oczywiście zaangażowaliśmy w to i wciągnęliśmy bardzo wiele szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, w ogóle z Polski Północnej, bo w dniu dzisiejszym mamy szkoły i z Elbląga, i z Słupska, i z Gdyni, i z Bielic, to jest województwo wielkopolskie, i Radziejów, Świecie. No nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Mamy 19 różnych szkół ponadgimnazjalnych. Stwierdziliśmy, że będzie to znakomita okazja, aby dla pracowników naszej uczelni, dla mieszkańców lokalnego osiedla i także dla mieszkańców całej Bydgoszczy zorganizować mini jarmark, na którym będą mogli nie tylko zobaczyć wytwory sztuki użytkowej, ale także zakupić wytwory garmażeryjne. Kolejny powrót do sali, gdzie jest taka duża ilość wspaniale przygotowanych stołów. Doskonałe aranżacje, warte do wykorzystania w własnych domach. To dzieła młodzieży, która została zaproszona na teren Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Młodzież należącą do szkół średnich, no i duża grupa studentów. Tak naprawdę chodzi o niebanalny pomysł. O zaaranżowanie w sposób naprawdę ciekawy, inny niż standardowy, czyli nie tylko położenie gwiazdy betlejemskiej i białych nakryć, ale znalezienie różnych fajnych rozwiązań. Chociażby w tym roku mamy przepiękne wyroby z piernika przygotowane na stół bożonarodzeniowy, przepięknie zrobione również choinki z muszelek od makaronu. Także im więcej stołów, tym więcej pomysłów i przykładów. Wymyśliłyśmy to razem z koleżanką. Miałyśmy takie chwilowe jakby natchnienie, które właśnie powiedziało nam, podpowiedziało tak jakby, że stworzymy coś własnego, żeby wszystkich zaskoczyć. I właśnie wziął się także pomysł na te choinki, łańcuchy, żeby po prostu dać coś od siebie. Czy powiedz mi, czy warto brać w tym udział? Tak, sądzę, że warto, bo to są oczywiście nowe doświadczenia i naprawdę warto. W każdym konkursie warto brać udział. Pojawiają się co rusz to nowe pomysły i to jest najcenniejsze, że jest to twórcze działanie, nie takie odwzorowanie stołu, który jest gdzieś tam przykładem podanym w książce, ale widać, że każdy w jakiś sposób zaznacza to, co jest w głębi jego duszy i to jest chyba najbardziej istotne. Coraz więcej mamy chętnych do udziału w tym konkursie i to jest miłe. Miłe dlatego, że ci młodzi ludzie widzą, co to jest tradycja, potrafią tą tradycję przekazać i pokazać w jakiś sposób. I jest szansa na to, że ich dzieci, czy kolejne pokolenia będą robić dokładnie to samo. Boże Narodzenie jest kolejną tradycją, nie tyle katolicką, ile narodową, polską, że warto również i jej było poświęcić trochę czasu i uwagi. W związku z tym powtórzyliśmy ideę jarmarku, tym razem związaną z Bożym Narodzeniem i świętami. Bardzo fajna impreza, ciekawa, dużo ludzi, także warto przyjeżdżać. W tej chwili miody, pyłek, pszczeli i świece woskowe. Natomiast w sezonie takim letnim jeszcze zawsze mam ze sobą żywe pszczoły w szklanym ulu, także taka ciekawostka najbardziej dla dzieci. To co znajduje się na pana stoisku? Co pan oferuje? Litewskie mięsne wyroby. To kielbasy, kindziuki, falendwice, szynki. Różne mięsne wyroby. Jest duża zainteresowaność. Polakom podoba się. Lubię te wyroby litewskie. Jako chyba kilka osób tutaj z województwa kujawsko-pomorskiego mam certyfikat na miody jakościowy wydawany przez Polski Związek, także miody są badane w każdym etapie jakby produkcji. Jest to mój zawód, jestem tylko pszczelarzem, także jeżeli jest duże zainteresowanie, ludziom smakuje i kupują, to jestem bardzo zadowolony.
tegoroczna impreza da taki impuls, żeby powtórzyć ją w kolejnych latach, żeby się pojawiały druga, trzecia, czwarta edycja tego wydarzenia. Więc jeżeli już ktoś w tym roku nie zdąży do godziny 17 nas odwiedzić, to oczywiście zapraszamy w przyszłych latach, ale uwaga, jeszcze w międzyczasie będzie jarmark wielkanocny, odbywający się również w gościnnych progach naszej uczelni. Chcieliśmy oddać ten zwyczaj kultury Polski, a Rzeszowka dlatego, bo jest znana wszędzie na całym świecie, w każdych krajach. Staraliśmy się zrobić to, co potrafimy najlepiej i wycinaliśmy pierniki i sklejaliśmy lukrem. Warto to byłoby jeszcze przekazywać innym, bo nie tylko w gazetach możemy znaleźć wspaniałe przykłady robienia dekoracji świątecznych, ale również tu na terenie uczelni, żeby wszyscy mogli zobaczyć, który z elementów chciałbym na przykład przenieść do swojego własnego domu. Oglądając tutaj te wystawy, przeniesie Pani coś do siebie, do domu? Na pewno i będziemy na przyszłość już miały jakiś obraz, jak co nowego wprowadzić. Duża jest rywalizacja, jest naprawdę wysoki poziom, nie spodziewałyśmy się, ale zobaczymy, jak to będzie. Nasza uczelnia ufundowała dla pierwszego miejsca skaner, dla szkoły oczywiście, która zdobędzie pierwsze miejsce, a dla uczniów 50% zniżki na pierwszy i drugi semestr studiów pierwszego stopnia. Natomiast dla drugiego i trzeciego miejsca ufundowaliśmy MP3, pióra Watermana i pendrive. Oprócz tego będzie pokaz robienia stroików świątecznych, możliwość zakupu tych stroików. Także wspólne kolędowanie, dzieje się dzisiaj tutaj bardzo, bardzo dużo. Tak już mówię tradycyjnie, to już jest chyba trzecie moje tutaj spotkanie i na pewno co roku będę się pokazywał, będę się wystawiał, będę przyjeżdżał. Proszę wszystkich, żeby przyjechali, obejrzeli, nie tylko obejrzeli, ale również posmakowali, bo większość stoisk ma wszystkie produkty swoje do degustacji, więc można i posmakować, i zobaczyć, i kupić. Czy dalej planujecie uczestniczyć w tym? No zapewne tak, na Wielkanoc też będziemy uczestniczyli na drugi rok. Jeszcze będziemy przez 4 lata w tej szkole, to na pewno będziemy przyjeżdżali. Czy są jakieś plany dalszego rozwoju tego konkursu? On już trwa kolejny rok i myślę, że na pewno w następnych latach będą kontynuowane te spotkania. Może zmieni się troszeczkę forma, ale to jeszcze do następnej sesji, czyli do wiosny.